Kurwa, no stres jak przy tablicy, mordziu. Grafika chyba dobra, co? Zaraz będziemy testować. Dobra. Łatwy, no to byłbym wyzywany. Bardzo trudny, nie muszę tego robić. Decyzja między trudny a normalny, nie wiem co. Trudny, na tym poziomie walka stanie się wyzwaniem. Aby przetrwać, koniecznie będzie stosowanie przedmiotów zużywalnych i gadżetów bojowych. Wyzwolenie, na jakim poziomie będziesz używał? Dobra, trudny, wyjebane w to ma wszystko. Wiecie o co chodzi? Tak się w to gra. Okej, Nomad pasuje najbardziej do Logana, gościa z obrzeży, gościa biednego, z południowej Kolumbii. Z Franchula Vulco, La Pulco. Jego stary w kiciu siedział. Sekretów. To jest jakby historia. Wybieramy przeszłość postaci. Okres przeszłości V. Od tego wyboru będą zależały niektóre wydarzenia i opcje dialogowe w grze. Dlatego ja wybieram Logana, Nomada. Wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, a dorastanie w rodzinie Nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność, wolność. W Night City tego rzadko spotyka towar, którego nie da się kupić, bla bla, za pieniądze. Pierdolenie, za pieniądze można mieć wszystko. A na pewno już... Cyberpunka, więc wybieramy Nomada. Tak jest? O, ci się kręcę, przecież to jest Logan Cappuccino. Co on tu kurwa robi? Co tu robi Logan Cappuccino? Kolor paznokci? Damy mu rudę. Ta. Rudoręki. Rudoręki, boy. Genitalia. Nie, uwaga, trzeba ominąć. Blizny na ciało, tatuaż niepotrzebny. Rozmiar, włosy łonowe. Nie oceniamy takich rzeczy, dzieciaki. Fajnie, jesteśmy już na fajnym etapie, to jest nasza postać, Logan Cappuccino, The Logan, fucking Logan, tu ma takiego koka, takie były teraz, taka moda była, no co, mogłem tu spędzić więcej czasu, tak, ale po co, Logan to Logan, dobra wariacina, Cyber Logan z przyszłości, to jest syn Logana. O, co jest grane, co się dzieje, ja cię kręcę, kolejny dzień w robocie. Zrywam naszywkę? Jasne, że tak. Koniec z tą robotą. Rzucam to w cholerkę. That's how happen, boys. That's how happen. Możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Jasne, kumam, bratku. Niezła czapa, niezły czapajew. Nadużywasz mojej roleczki. Cierpliwości. Spokojnie. Dobra. Odsuń się, kasztanie. Odsuń się. Co? Jajco. Ty, ktoś tam idzie. Co jest, kurwa? Mike, nie wiedziałem, że... Jestem. Skąd wiesz, gdzie jestem? Gosterze zajebane, na rządowy zaraz pójdziemy. Jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi. Wiem. I powiedzieć, po co się przyjechało. Z George'em mieliśmy opóźnienie, bo nas zgostowali. Mój błąd, ale nie planowałem tu postoju. Sprzęgło nawaliło. Stary, do XP kilka leveli cię rozjebie. Kapelusz ci spadnie. Sprzęt? Mogłem się domyślić. No to co? Chcemy być spokojni, czy naostro walimy gościa? Masz jakiś problem, Słuchaj, kurwa, gościu? Masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. No to dawaj. Kurewsko nie lubię przybłędów. Co za garnuch. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jestem nie ma żadnego sam, klanu, gościu. Ani żadnego obozu. Ostro pogrywa. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Ale co ty w ogóle Moja do mnie kasztanisz? Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Co ty w ogóle się prujesz do mnie? Masz sprutę na początku gierki. Jesteś nawet. Takie GTRP z lepszą graficzką, nie? O, wychodzenie z samochodu jest takie... O kurwa! Oh shit! Aj! Co jest z tym samochodem? Czemu nie mogę wysiąść? Hello, boys! Siemano, bratku. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Luzuj, majty. Powiedz, że to mnie szukasz. To ciebie szukam. Ty jesteś Wallace? Ty jesteś Wells? Tak. Wells. Jackie. Mów mi Jackie. Jestem V. Pytam się, co jest w środku, gostek. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. No wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. To jest jakaś wypucha, no gościu, nas... To jest jakaś 60, skubił, kurwa. Protokół 60 jest wczytany, kurwa. Komuś naprawdę. Przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak. Ty, a ty nie, ty nie nosisz przypadkiem nie rozmiaru szukał, jeansów 60? Polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Dobra, pakujemy go i tak się gdzieś nie dowiem. Ałego. Ałego, ałego. 60, bierz się za to. Jestem ROG.
Już myślałem, że nie przyjedziesz. Co ty zatrzymało? Dobra, spadamy. Otwieram ci bagaj, wrzucaj to tam masz. Wydaje mi się, że to jest bomba, kurwa, ktoś chce wysadzić miasto, wiesz? Ciężkie. Dobra. Jedymy, mordziu. Kurwa, on się tu nie mieści. Do granicy, jasne. Słuchaj, na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? No, mordziu. Denerwujesz się? Stary, codziennie przewożę. Nie. Skąd? Nie pynaj dupy, stary. Takie dojebane, aż się tak obsrałeś? Chłopie. Chodź, ty, zobacz, co tam się dzieje. Ty, jakiś przypał, ty. Ciężki przyps. No, widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Ty, no ja jestem obsrany. Chyba się wpierdolimy na granicy. Chyba się wpierdoliśmy na granicy, wiesz? No, ciebie pierwszego, bo ty bardziej jak gangster wyglądasz. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Jasna sprawa, wariaciku. Jak tam? Dobre kanapki dzisiaj z wołowiną? Proszę pozostać w pojeździe. Wyluzuj. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Jaki obsrany, nie? Mam złe przeczucia. Co ty do obcy? Robiłem to miliony razy. Poza tym po 40 minutach wyjdziemy z kicia. To jest RP. Wyluzuj. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Daj papiery i nie pierdol. Słuchaj. Popatrzmy. Przecież to jest ulotka, kurwa, suszy. Co ty mi dajesz? Świetnie. O, kurwa. Chingala madre. Nie cinga maty, tylko jest przypał. Masz broń? Odłóż ją tutaj. Oczywiście. To mój kozik 3000. Napierdolałem w niej w Los Santos, w LSPD jeszcze. Ale nie trzeba tego na spójrzcie, durniu. A teraz do pokoju numer 2. Siemano. Dasz chrupka? Wszystko w porzo? No nie, czy chrupka dasz? A, witam. Przemycam bombę. Dokumenty. Znam zasady. Trzymaj beczku. Wszystko jest w papierach. Fajne wszczepy, zaraz łapy. Zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Co przewozicie? Mordzik, no bombę. Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Dobra, słuchaj, trzymaj. Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Chyba wziął przynętę, widzowie. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? No niegrzecznie, nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Tak mi się wydaje, Kasztanie, chcesz bombę? Zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Dobra, nie gadaj, już wyluzuj. Jest wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie będziesz ze mną pogrywał. Gram w RP od 3 lat. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. O kurwa. Konwój. Natychmiast zatrzymaj pojazd. Biejemy stąd. Spadamy. Robi się. Co jest? Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Co ty gadasz? Nic za mnie nie macie. Dobra, gruby showtime, będę ich rozpierdalał. Kumasz, widziałem to na trailerze. No dobra, zobaczymy sobie. Łodzie kręca. Przypał, stary, ciężki przypał z tą kontrabandą. Ja pierdolę. Ci gada madre! Co ty pierdolisz, gościu? Taka robota, sam zaproponowałeś. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Ale ty jesteś pospinany od tych sterydów chyba. Jeśli tak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Ktoś się rozpierdolił, co to za rozumiesz? Układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. Ale spokojnie. Co teraz? Widzisz, gruby, jak się kurwa nogi palą pod stopami, czy tam grunt, to ty jesteś zesrany. Trzeba mieć pomysły, a na początku ty mi zapłacisz za przewóz. Jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Chłopie, a jak cię jakaś bomba i nas wysadzi? Otwórz ją.
Dobra, otwieramy, jak już tak nas przyzwyczaiły. O kurwa. Jest Araski. Arasaki. Arasaka. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To jest najmocniejszy korporacji. Zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Co to kurwa jest? Ryba? Ty jesteś pojebany gruby? On rybę? Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. To my rybę przewozimy, się strzelamy z chłopami? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Ale ty jesteś gruby i szalony. Bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. Ja przecież myślę, że bombę przewozimy. On kurwa rybę przewozi. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Stary, w piździe mam twoje zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Co jest Many? Tak sobie myślę. Dzień dobry, Night City. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. Właśnie tak, sprawdź to, skumaj. I pyta, czy masz może papierosa? Wow, ale laski tu są, co tu się w ogóle dzieje? Nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Gdzieś to jest George, trzymano. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią... Wow, nie, to jest taki fenomenalny świat! Dobrze, gruby, jesteś moim największym ziomkiem, ale lala, gruby, ona jest chyba twoja. Częściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. A, ale ma Logan Dresik. I życie z gruby, mam tego dość, włamy. Włamy, porwania, napierdalam, właśnie tak, strzelam z klamki. Widzisz ten zeszyt? Ogarnij mi granaty. Biorę, to jestem kudłaty. Bang, bang, bang! Ale życie z grubym jest zajebiste, wow! Vamos, do windy. Ale ty mi nie będziesz mówił jakiś vamos, ja tu rządzę. Lecimy, odblokowano osiągnięcie, głupiec. Nadchodzi kolejna dostawa ciał, zbliżaj. Co jest? Uważaj, kryją nas. Kurwa! Hej, wi! Głowa nisko! Ja myślę, że to są ziomki gruby! Ustało mi to grubo! Mam następnego, co teraz, koleżko? Kurwa! Poszło na! Czysto gruby! Ło, wstał, wstał! Stary wstał! Musi gdzieś tam być. Elo. To on jeszcze zipie. Na krzesło cię wpierdalam. Wow! Gruby, żeś całe krzesło rozjebał. Patrz do tego granata, wariacie. Ej, chodź, zobaczmy, co tam wyleciało. Nie bądź taki szybki. Trzeba wszystko sprawdzać. Widzę, że ty w RPG nie grałeś. Speedrunnerze jebany. Tego nie bierzemy za ciężka broń. Dobra, gruby, spadamy. Oh, shit. Ja pierdzielę. Jebane skurwysyny. Światło dziwnie miga, widzicie? Ja nie jestem wrażliwy, ale to... Zamykać oczka, widzowie! Mamy ją. Zabierzmy ją z tej wanny. Suty są odpalone, kurwa! Ale no, to jest gra, więc nie powinien mieć problemów. Jeszcze będę ją targał! Kurwa, niedobrze. No niedobrze, no niedobrze, no niedobrze! Wi, co tam się dzieje? Trzymaj! Ty, bo mi ją tu wygina, gruby, zarzuć jakimś tematem. Wyniesie ją, tylko ostrożnie. No nie, nie, tylko nie to! Gruby, czemu ty nie, transmisję mi zdejmą przez to? Weź ją na taras, szybko. Ja ci kurwa dam taras. Sód mi wchodzi w ekran. Widzowie, pomocy! Znalazłem, spokojnie. Odłóż pacjentkę na ziemię. Już, już, jasne. Chcę odłożyć, tylko nie mam guzika. Ułóż pacjentkę na noszach. Proszę bardzo. Tylko nie puść, tylko żeby nie puść, dobrze. Pięć kroków do tyłu.
Spokojnie, nie pchaj się. Ty gruby przypał ciężki jest. 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC. Ja bym stąd spadał, serio bym stąd spadał. No nie celuj do mnie, szanuj życie. 110 mg. Noradrenalina 110 mg. Figlina 800 mg.